Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda z małżonką. Szanowny panie prezesie, szanowna pani prezes, droga rodzino sportowa, olimpijska i drodzy przyjaciele tej rodziny. Zakładam, że na sali innych osób nie ma. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. To dla mnie niezwykle ważne móc podziękować. Podziękować za pracę, podziękować za sukcesy, podziękować za wiele radości, którą państwa praca i osiągnięcia sportowe przyniosły Polakom. Przyniosły w zeszłym roku, przyniosły już teraz, jak choćby wczoraj, w tym meczu, o którym już tyle mówiliśmy, ale które wierzę, że także przyniosą i w tym roku 2016, roku niezwykle ważnym, zwłaszcza dla państwa, tak jak tutaj jesteście na tej sali, bo roku olimpijskim, 31. Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Życzę sukcesów na tych igrzyskach. Bardzo bym chciał, żebyśmy mieli ten przysłowiowy grat medali, żeby ta praca, którą państwo wykonujecie, przecież nie tylko dla siebie, wykonujecie ją dla Rzeczypospolitej, wykonujecie ją dla polskiego państwa, wykonujecie ją dla radości polskiego społeczeństwa, bo sport to radość dla tych, którzy go obserwują, dla tych, którzy się nim pasjonują. Dla państwa to ciężki wysiłek, też radość po zwycięstwie, ale przecież wysiłek często okupiony bólem, często okupiony kontuzją, wysiłek, za który płacą też państwa rodziny poprzez nieobecność w domu, poprzez ten cały czas, który państwo spędzacie na treningach, na zgrupowaniach, tam gdzie w pocie codziennego, ogromnego wysiłku walczycie właśnie o to, żeby na końcu mógł być sukces. Choć przecież nie zawsze on przychodzi, ale ja chciałem podziękować wszystkim, pogratulować tym, którzy sukcesy osiągnęli, ale podziękować wszystkim, którzy pracowali, którzy walczyli w sportowej rywalizacji, fair play, uczciwie. To wielki wysiłek dla Rzeczypospolitej. I ja jako prezydent za ten wysiłek chciałem państwu właśnie w imieniu Rzeczypospolitej dziś ogromnie podziękować. Ale dziękuję nie tylko sportowcom, choć ich widać na pierwszym planie. Dziękuję wszystkim tym, którzy do tych sukcesów się przyczynili. Tym, którzy pracują ze sportowcami, ich trenerom, ich lekarzom. Wszystkim tym, którzy są w tych grupach, które pracują na sukces. Bo ten sukces jest zawsze efektem współdziałania wielu ludzi. Sport dzisiaj już jest tak zaawansowany, ten profesjonalny, że nie da się sukcesu osiągnąć samemu. To zawsze jest praca sztabu, który o to walczy, choć pozostaje w cieniu. Na pierwszym planie jest drużyna, na pierwszym planie jest ten sportowiec, który osiąga czasem indywidualny sukces. Ale sztab ludzi pracuje razem z nimi. Wszystkim tym chciałem dzisiaj gorąco podziękować. I wszystkim chciałem życzyć sukcesu. Sukcesu w 2016 roku, roku ważnym, bo jak pan prezes mówił przed chwilą, tyle niezwykłych wydarzeń sportowych czeka nas w tym roku. Nawet nie chcę myśleć o tym, jak będziemy przeżywali olimpiadę, nawet nie chcę myśleć o tym, jak będziemy przeżywali mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, czy później mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To będą z całą pewnością ogromne emocje. Wierzę w to głęboko, że po tych emocjach będziemy szczęśliwi, że nie dostaniemy zawału serca. Proszę państwa, ale mówiąc poważnie, chciałem też sportowcom naszym podziękować za zupełnie inną działalność. Chciałem też podziękować za wiele działań charytatywnych, które państwo przeprowadziliście w tym roku. Dla ludzi, dla tych, którym się w życiu nie powiodło, dla tych, których dotknęły nieszczęścia. Wiele osób pomagało, wiele osób przekazało swoje trofea. To wspaniałe, że pracując tak ciężko, pamiętacie państwo również o innych. Także za to chciałem bardzo serdecznie podziękować. I na zakończenie chciałem pogratulować laureatom
laureatom Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej w tym roku, nagrody imienia pana prezesa Piotra Nurowskiego. Dziękuję państwu także za to, że tą nagrodę poświęciliście mu, nazwaliście ją jego imieniem jako Polskie Środowisko Ruchu Olimpijskiego. Dziękuję za to, bo byłem tutaj na spotkaniu z państwem, towarzysząc panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu 6 lat temu. Spotkaliśmy się wtedy także z panem prezesem Piotrem Nurowskim. Był człowiekiem niezwykle zaangażowanym, który całe serce oddawał ruchowi olimpijskiemu i traktował go jako swoje wyzwanie i wielkie dzieło. Dziękuję także i za to. Szanowni państwo, jeszcze raz życzę sukcesów. Wierzę w to, będę trzymał kciuki. Zapewniam państwa o tym, że prezydent Rzeczypospolitej jest zawsze z wami, niezależnie od tego, czy jest wielki sukces, czy czasem tego sukcesu nie udaje się osiągnąć. Ja nie mówię o porażkach, ja mówię, czasem nie udaje się wygrać. Proszę państwa, życzę wszystkiego dobrego całej rodzinie olimpijskiej. Dziękuję także jej przyjaciołom, wszystkim tym, którzy angażują się w to, żeby pomagać sportowcom w tym, żeby osiągali sukces. Dziękuję sponsorom, dziękuję wszystkim, którzy udzielali i udzielają wsparcia. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Drodzy państwo, Irena Szewińska, pierwsza dama polskiego sportu, 5-krotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, zdobywczyni 3 złotych, 2 srebrnych i 2 brązowych medali olimpijskich. W roku 1974 najlepsza sportsmenka świata. Od roku 1998 członkini MK OL. Od lat niezwykle aktywna w krajowych i międzynarodowych strukturach sportu kobiet. Jest wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I pan Ryszard Parulski. 3-krotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, srebrny i brązowy ich medalista. Jeden z najwszechstronniejszych szermierzy świata. Radził sobie doskonale i osiągał sukcesy w różnych broniach. We florecie, szpadzie i szabli był mistrzem świata. Łącznie na Mistrzostwach Świata zdobył 10 medali, w tym 2 złote. Honorowy prezes Polskiego Związku Szermierczego, inicjator Fundacji Gloria Victis, autor Złotego Kręgu Gloria Optimis stołecznej AWF. Od 25 lat prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i wiceprezes PKOL. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy.